No. No cześć szwagier, jak tam? Pilnujesz mojego domu? No. No to dobrze. A tam kotem się opiekujesz? Karmisz go? No niestety kot zdech. Co? Kot zdech? Mój koteczek kochany. Ja pierdzielę człowieku. Czemu żeś tak walnął prosto z mostu? Przez ciebie teraz będę miał zepsute resztę urlopu. Mogłeś coś pościemniać, powymyślać. Mogłeś powiedzieć na przykład, że kot siedzi na dachu i nie chce zejść. A potem zadzwoniłbym za parę dni i powiedziałbyś, że kot spadł z dachu i leży u weterynarza. A potem zadzwoniłbym za kolejne dni i powiedziałbyś, że... Weterynarz robił wszystko i że się nie udało i kot zdech. No ale dobra, trudno, no stało się. Ty mi lepiej tam powiedz, co u mojej teściowej. No więc... Teściowa siedzi na dachu i nie chce zejść.